Cześć, tu Oluś i tato, siemanko, dzisiaj turbo ajsianko, turbo lód, turbo ice, taki zestawik, ale dzisiaj to nie wszystko, bo dzisiaj też otworzymy drugi dziesięciopak, w którym będzie, miejmy nadzieję, klucz, ale sprawdźmy to teraz. Dlaczego miejmy nadzieję? Nie, klucz, przepraszam. Wróć, przepraszam, ja ciućma. Skrzynia skarbów i zobaczcie. Ja pójdę po nożyczkę, bo tutaj będzie... Dobra, a ja z wami policzę. Zobaczcie, teraz liczymy ile jest, bo skrzynia skarbów jest zła i liczymy ile jest złych. Tu jest tak. Pierwszy, drugi, trzeci ja czwarty. Czyli są cztery, a dobrych jest 5, policzcie sobie, 1, 2, 3, 4, 5, czyli piąty będzie zły, czyli będzie ta oto skrzynia skarbów. Zresztą zaraz sprawdzimy, ale najpierw zaczniemy. To był taki prezent od Pawła. To jest taki prezent od Best Toys, w ramach tego, że niestety nie udało się nam trafić ultra rzadkiego, to chociaż będziemy mieli dwa złote, tak? Ważna sprawa. Bo oprócz tego jeszcze na koniec mamy dla was niespodziankę, bo odkryliśmy o co dokładnie chodzi z Neon Power, czyli z tymi neonowymi Neon Fish, ale nie mówmy. Z Neon Fish, nie Neon Fish, tylko Neon Finish to się nazywa chyba. Neon Finish? Tak, Neon Finish, tak, Neon Finish. O co dokładnie z tymi chodzi, z tymi jaskrawymi kolorami, odkryliśmy jak one potrafią jednak świecić. Do tego przyda nam się ta, oto zdradzę tylko, latareczka, ale nie wiecie jaka, co i jak, wszystko dowiecie się później. Olusiu, Ponczusiu. Zaczynamy od tego. Zaczynamy od tego? No to zobaczmy, czy poczekaj, mamy... Które to jest? Skrzynie. Które to jest? 1 z 6. Nie, to nie jest 1 z 6, dziesiątki są dwie. 1 z 6 zestawów. Są wszystkie dostępne, a właśnie gdzie? Na Best Toys. Nie, na Best Toys, Best Toys. Linki macie w opisie, wpadajcie do Best Toys, kupujcie, promocja jeszcze do 10 lutego jest, więc zdążycie, promocji, o promocji wszystko dowiecie się na Facebooku, link też macie w opisie. Dobra, mniej gadania, więcej otwierania, Oluniu, Ponczuniu, 3, 2, 1, go, bo jeszcze musimy i odpakować to. I tutaj w ogóle przy tym czaderskim motorku zrobimy mały challenge, bo on jak tu widzicie ma wyrzutnię taką, którą strzela takimi jakby kulkami, lodami i będziemy musieli trafić, kto więcej trafi w tą misę, to coś wygra, ale to dowiecie się później. Dobra, Olusiu, Panczusiu, jadę. 3, 2, 1, 8, 5, 10, nie będziemy otwierać wszystkich, nie, wszystkich nie, gold, nie! Mówię nie, no po co, bez sensu będziemy tracić, no ale pokaż, chcesz wszystkie otworzyć? No dobra, to mam. Nie, to będzie na konkurs do mojej szkoły. To będzie na konkurs do twojej szkoły, a to może zostawimy na jakiś konkursik będzie. Może niedługo zrobimy jakiś konkursik. A ja sobie zabiorę dwa, takie fioletowe. Dwa fioletowe, no dobra, zabrał dwa, zostały nam 6. Ale już pokażmy jaki nam dropnął. Dropnął nam kask na BMX-a, jak to mówi, albo na deskę. Mamy 6, które może zorganizujemy jakiś konkursik. Wkrótce, ale jak uzbieramy więcej. I tutaj uwaga, teraz zobaczymy werble, czy będzie super! Tak jest! Mamy fajną jeszcze skrzynię. Zobaczcie, i nawet widać zęby. Ale to mi nie pokazuj, tylko tu. Zobaczcie. Nie tu, 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 tu. Zęby nawet. Tu, 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 ja potem nie, przybliżę. Ja ale nie przysuwaj, ja przybliżę, tak. Ale nie chcę pokazać. Ale to wtedy nie wyostrza, kochanie, wiesz? Zobacz. Nie widać, ma takie kotek. Zęby. Co za uparciu. Postaw tu, zobacz, ja potem to przybliżę. Zobacz tutaj, jak najbliżej najeżdżamy. Ja to przybliżę i widzowie będą widzieć. A jak tak blisko przykładamy, to widzisz, się rozmazuje. Dlatego nie można przykładać do samego ekranu. Cofnij się, kochanie, bo wtedy nie wyostrza obraz, chyba że jest operator z tyłu i zaczyna tam gałeczkami coś tam robić. Tak, kochanie? Usiądź normalnie. Dobra, no to aha, pokażmy, porównajmy, gdzie jest. I do niego wrogiem jest klucz. Razem się prezentują tak. Który dla ciebie fajniejszy? Szybka walka w 5 sekund. 121, 121, 121, 121, już. Czyli wygrał jak zwykle dla ciebie zły. Oj, ty zły, ty niedobry. Skrzynia fajna. No nie wierzę.
Okej, okay. Dobra, bo głupoty się Olusiowi NCPNC, jestem hip-hop, powiedz, tutaj jest baut, elo, elo, 320, hej, sam siedzi, dzisiaj Olek u mnie siedzi. Dobra, nie tak, nie wyciągaj tak. Zaraz, uwaga, rozrywamy na 3-4. Jest open? Jest open, tu też jest, zobaczcie, jest open. Open the door. Turbo Ice, nowość nad nowościami, leci z nami. Uwaga, 3-2-1. Ekstra, ekstra, ekstra. Jest saszeta, bo tam jest, a bo tu jest, wiesz co? Tu jest ekskluzywny Super Things. Bo tutaj jest powtórka Kazum Kida z serii chyba ósmej. Z ósmej. Ja go odepnę, a ty pokaż widzom specjalnego, ekskluzywnego Super Thingsa. Bo one są te Thingsy, ten jest nowy Kazum Kid. W sensie inaczej wygląda od tego z ósmej. Inaczej, ale był tam lód, tak? Ale na pewno w ósmej, czy może w dziewiątej? W ósmej. A może w dziesiątej? Tak. Piszcie w komentarzu. Na pewno. Olusiowi się wydaje, że... Tu są naboje, a nie zingsy. Tu są naboje, którymi będziemy walczyć. I tu mamy... O, jeszcze coś jest. To będzie zings. Uwaga, jest zingsior z kaskiem. Zobaczcie, lodzio, miodzio, kaścik jest. Superocko, odlotosko. Teraz pojaździk. Pozwoli, że pokażę, synu. To w ogóle bardzo fajny jest ten zingsior. Obejrzyjcie go sobie z tej strony. Z boczku ma tu napis. Mat. Z tej strony wygląda normalnie. Pelerynka, ząbki. Dobra. I znowu już zaczynam powtarzać, dobra, umówmy się tak. Za każdym razem jak powiem dobra, muszę powiedzieć best toys. Dobra. Best toys. Okej, okay, pamiętajcie, linki w opisie. A, jeszcze jedno, zanim zaczniemy już dalej. Łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek. Please, 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 tak bardzo was proszę. Poproś ładnie, Olusiu. Olusiu. Proszę. Poproś. Dobrze, zostawicie. O, to tak, zaraz wam wszystko pokażemy. To jak prezentuje się motorek. Z jednej strony, z drugiej strony, zaraz posadzimy tam Zingsa i Kazum Kida. Tu jest miejsce na kuleczki. Czekaj, tu jest miejsce na kuleczki. I strzela się tutaj szybko naciskając one, ale nie będziemy teraz strzelać, żeby nie, bo zaraz zrobimy challenge, kto więcej trafi do miski. Już nałożę. Dobra, best toys. Okej, okay. Za każde dobra wiesz, co muszę powiedzieć, best toys. No, powiedziałem. To będzie niezła reklama, jeżeli będę mówił tak ciągle. A myślałem, że on... A nie, myślałem, że go nie można posadzić. Możemy go posadzić. Sadzamy tego Kazum Kida. Pamiętasz, jak on się nazywał? No. Kazum Kid. Kazum Kid? No, szybko, nie szybko. Wiem, nie, nie no, pamiętam. Kto napisze szybciej niż my sobie przypomnimy? Nie, albo nie, ja sobie nie przypomnę. On się nazywał. On się nazywał. Batnilla. Batnilla. Okej, okay, mamy go. Ale po co tu zasłaniasz? I tu siedzi nasz zacny special. To miało być tak, że to jest jakiś wczep, a nie. Nie, to można. Wiesz, o co chodzi? A, bo tu gdzieś pewnie jeszcze jest miejsce na amunicję. Zobacz, już teraz wiem, bo one mają takie dziurki, te gałki. I sobie wkładamy je tu, żeby z nimi jeździć. Tak? Zobaczmy, czy jedzie z całym obładowaniu. Troszkę go przeważa. Zobaczmy jeszcze raz. Spoko, pojechał. Teraz ty spróbuj w stronę kamerki. No. Wow! Bracie, kamracie. I uwaga, prezentuje się zacnie, jeździ fajnie, troszeczkę, a zobaczmy, troszeczkę go przeważa na prawą stronę, ale wydaje mi się, przestaniesz kasłać, wydaje mi się, nie rób tak, Olek, jak kaszlecie, zakrywajcie buzię, bo Olusia znowu coś bierze, a jak ja się rozchoruję, to będę musiał chodzić do pracy i rozchoruję się jeszcze bardziej. Okej, okay. Jedziemy, mniej przeważa, zaczynamy challenge, uwaga, bo ty nie wiesz, co jest za nagrodę. Poczekaj. Uwaga, do wygrania jest, mili państwo, 20 zł albo zabieram z powrotem ja, albo wygrywa to Olek.
Warunek jest taki. Każdy z nas ma po 3 kule. Będziemy musieli jakoś sensownie ustawić. Każdy z nas ma po 3 kule. I kto więcej trafi do środka, ten wygrywa 20 zł. Ok? Dwie dychy kładę tu. Olek. Pipopolek. Pierwszy ty. Uwaga, poczekaj. Nie ma na próbę, bo nie wiemy jak się strzela. Przytrzymaj sobie tu. No, uwaga. Ale nie, nie. Tak, żeby było. Tutaj było. Nie, zabliżaj, hej, hej, wow, 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 wow. Nie, proszę odsunąć. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Ma na szerokość ekranu. Uwaga. Tu. Dobra. 3, 2, 1, go. Pierwsza kula poleciała. Jeden nietrafiony. Olek drugi. Dawaj ruchy, kluchy. Trzeci nietrafiony. I tata z bo. Ten do kieszeni, trzeci nietrafiony, teraz tata, zamieniamy miejscami, nie wiadomo czy ja też nie trafię, tak? Uwaga, pierwszy, 3, 2, 1. O, tata też nie, 3, 2, 1. O, to nie jest tak prosto i ostatni, już nie będę sięgał. 3, 2, 1. Aj, wyskoczyło! Dogrywka. Dogrywka, ale teraz po jednym, tylko bliżej, mamy tak. Tak? Okej, okay, uwaga. 4. Nietrafiony i teraz tata. I tata zabiera szmal. Uwaga, 3, 2, 1. Ej no! Powinno się liczyć. Nie, bo to powinno coś włożyć, żeby się nie odbijało. Uwaga, 3, 2, 1. Jeee! Tata wygrał! 1. Dobra, 1. Dobra, ostatni, ostatni, ostatni. Dawaj. Fajny, fajny, fajny. Nie, cwania. Uwaga. Jej! Teraz tata. Ale ja trafiłem też, jak drugim razem. Nie, tak. Jest, remis. Będziemy grali dalej. Na razie z powrotem ląduje do taty kieszeni. Znaczy nie do taty, jest na pół, ale nie rozedrzemy. Najwyżej rozmieni i będzie po dychu. Pasi? Nie. Umowa stoi? Nie bądź pazerny, bo przegrasz wszystko. Umowa stoi, przecięte. Dobra. Best toys. Jedziemy, jak powiedziałem wcześniej, dobra i nie mówiłem best toys, to mówię best toys, best toys, best toys. Padajcie do nich na... Link macie w opisie, lećcie do sklepów, zostawiajcie łapki, a my teraz idziemy przygotować neonowe i szkielety, i kazunkidy, i zinksy. Przygotujemy je tu i zaraz wracamy. Widzimy się za chwilę, gdy to przygotujemy. I jesteśmy... Mamy, zobaczcie, mamy neono, znaczy ultrafiolet. Zobaczcie, jak mi się podświetla biała bluza. Olusiu, co teraz będziemy podświetlać, bo... Podświetlać neonowe... Neonowe postacie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zupełnie inaczej. Niestety tak tego dobrze nie widać w kamerze, ale... Zobaczcie to. O, tutaj, jeszcze dalej. Zobaczcie, jak one superosko jakby świeciły, jakby były ultrafioletowo działające. A to są tak zwane neonowe kolory, które świecą przy ultra... Zobacz, tata, bo my tego nie zauważyliśmy. Zobacz, to jest taki krystaliczny też. No tak, znaczy tak wygląda, jakby krystaliczna ta... Poczekajcie, ja pójdę z drugiej strony, ty będziesz przesuwał, może będzie lepiej widać, żebym się tu nie przewrócił. Jak to widać, Olusiu? Zobaczcie, mamy banana, który świeci się naprawdę czadersko. Tak, ale tak to jakby był oświetlony. O, teraz widać, poczekaj. Teraz zobaczcie. Banan, jak się świeci, jak pieskowi jajecka, jak to mówią. Zobaczcie tutaj egzoszkielet. Pokaż jeszcze coś, Olusiu, co się fajnie świeci. Widzicie? Jest zupełnie inaczej. Ja wam zaraz gaszę teraz ultra... fiolet, a zapalę światełko i zobaczycie różnicę. Zobaczcie na chwilę, uwaga, zapalam. 3, 2, 1. Widzicie różnicę? Nie świecą się tak, prawda, Olusiu? No dobra, no to tyle, bo zjedzą nas motyle.
świecimy na neonowe postacie. Naprawdę w realu to wygląda jeszcze 5000 razy lepiej. Ale naprawdę wygląda to rewelacyjnie, prawda? Oluś, dużo lepiej niż w kamerze to wygląda, nie? Świeci się naprawdę bardzo, bardzo. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękujemy, że byliście. Mam nadzieję, że efekt wow udało nam się zrobić. A jak nie, to przepraszamy. Czekaj, może tak. Aż tak się odbija, że nic nie widać. O, tak chyba najlepiej widać. Super. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Masz, Olusiu. Dzisiaj wyłączymy inaczej, ale podświetl nas, żeby było nas widać. Trzymajcie się. Do następnego. Pamiętajcie o bestoziu. Łapka w górę. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Pozdrawiam. No to teraz. Pa, pa. Zrób to, co ci mówiłem, żebyś nie robił.